roku na rok przybywa lodziarni, które reklamują, że sprzedają lody naturalne, domowe, nazywane również rzemieślniczymi czy manufakturowymi. Okazjonalny smakosz lodów niestety ma problem, aby poznać, czym one się różnią i właściwie jakie to lody. Zrobienie lodów wydaje się dość proste. Czy tak rzeczywiście jest? Porozmawiamy z Elżbietą Kanią, która korzysta przy ich robieniu z receptury mającej ponad 30 lat. Powiem tak, może być trudne i może być proste. Ja myślałam, że u nas będzie proste, a jest trudne. Tak, to czyli nie tak jak pani mówiła, że wszystko jest najpierw trudne, żeby stało się proste. My myślałyśmy, że będzie proste, a jest dosyć trudne, ale stawiamy czoła temu zadaniu i wyzwaniu i jakoś dajemy radę. Proste nie jest. Dla nas nie jest proste. Przy naszej metodzie produkcji nie jest proste. Teraz są wszystkie lodziarnie są naturalne, tradycyjne, robione na miejscu i klient w zasadzie tak naprawdę nie wie, co kupuje. Okazuje się, że pojęcie naturalne jest bardzo różnie interpretowane, ponieważ w polskim prawodawstwie nie ma rozporządzenia dotyczącego jakości handlowej lodów. Niekiedy lody z proszku wymieszane z wodą też są sprzedawane jako naturalne. Nasza naturalność polega na tym, że nasze podstawowe lody, czyli lody śmietankowe, które są bazą do produkcji innych lodów, to jest tak mają naprawdę czystą kartę. Czyli my tam dajemy śmietanę, dajemy mleko, dajemy cukier, dajemy żółtka i to jest wszystko, co dajemy. To jest wszystko, to jest czysta karta. Oczywiście później na tej bazie tworzymy inne lody i tam dochodzą inne dodatki. I też przyjęłyśmy taką zasadę, że jeżeli nazywamy lody Nutella, to tam się znajduje Nutella. Jeżeli dajemy lody Oreo, to tam się znajdują ciastka Oreo. Czy one mają jakiś związek z naturalnością, to już każdy decyduje sam. Natomiast nasza baza jest w 100% naprawdę naturalna i robiona od podstaw tutaj przez nas na miejscu. I pod tym się podpisujemy. Lody czekoladowe, to do tej bazy takiej podstawowej dochodzi jeszcze czekolada bardzo dobrej jakości, belgijska, czysta, 72% czekolada. A do lodów owocowych śmietanka i owoce. Czasami też bywa, że oprócz surowych owoców, takich świeżych bezpośrednio, są owoce, które musimy ugotować, żeby po prostu wydobyć smak, bo jak dodajemy takie owoce do śmietany, trzeba je wyciągnąć, dlatego gotowanie jak najbardziej. Produkcja lodów naturalnych i tradycyjnych jest zawsze droższa, ponieważ dochodzi czynnik ludzki, czyli praca rąk, doświadczenie oraz naturalne, wysokiej jakości produkty. Teraz jeszcze nie ma sezonu owocowego, więc robimy to wszystko z owoców mrożonych. Mamy mrożoną truskawkę, mrożone maliny. I wiecie co, to też jest wszystko takie trudne, bo jakość tych owoców, nawet mrożonych, też jest bardzo różna. I też trzeba wybierać, które te owoce są oczywiście dobre, to trzeba więcej zapłacić. Teraz świeże owoce to banany, kiwi, pomarańcze, ananasy, to są te, które importujemy tak, z innych krajów i z tych na bieżąco robimy. Natomiast świeże truskawki, świeże maliny już za chwilę. Ja uwielbiam właśnie tą sezonowość, taką prawdziwą sezonowość. Za chwilę truskawki, później będzie rabarbar, też jest na początku, jagody, maliny na koniec, aż do późnej jesieni. Jeśli mamy tylko taką możliwość, to korzystamy z produkcji naszych miejscowych plantatorów. One przyjeżdżają świeże każdego dnia, my je tam przebieramy, myjemy i takie świeże trafiają do lodów. Będziemy przygotowywać lody truskawkowe na śmietanie. I następnie przygotowujemy sobie bazę śmietanową. Ważne są proporcje, żeby nie przedobrzyć. Cukier. Czasami trzeba dodać jeszcze
wody, żeby przy zmrażaniu dobrze się zmroziły. I teraz będziemy blendować. Kiedy patrzymy na tablicę z rodzajami lodów, można odnieść wrażenie, że już wszystkie smaki zostały wymyślone. Beza z maliną, szpinak z bananem, solony karmel. To, że tych smaków, że codziennie są inne, to wynika z tego, że tych smaków lodów już jest cała masa. One muszą się zmieniać, bo nie jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego dnia wszystkich smaków. Bo już chyba zrobiłyśmy ponad 300 smaków lodów. Klienci nam przywożą ze świata, bo ja już nawet nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby wymyślać samemu, bo już tych smaków zostało tyle wymyślonych. Ale taka, mówię, baza jak wszędzie, to jest śmietanka, truskawka i czekolada, bo to wszyscy kochają, a dzieci szczególnie. I my się też bawimy z klientami, prowadzimy Facebooka i tak od początku, i tutaj się bawimy, no widać, myślę, że ludzie czują tą zabawę. I też my na co dzień tutaj w pracy, bo to jest ciężka praca, naprawdę. Tego nie widać przy okienku, ale to jest ciężka praca. Tutaj mnóstwo godzin się spędza w tej pracy, żeby to była taka przyjemna praca. W tych lodach jest naprawdę mnóstwo emocji. To też kupujecie nie tylko smak loda, ale też emocje, które temu towarzyszą. Może dlatego tak dobrze smakują. Większość z nas nie zna naturalnych smaków i aromatów. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do wyrobów przemysłowych, że czasami rzemieślnicze lody nam po prostu nie smakują. Dociekliwy klient, i ja takich najbardziej lubię. Ja po prostu lubię tych dociekliwych klientów, kiedy on sprawdzi, powącha, dopyta, tak, wierci dziurę w brzuchu, czy na pewno, domaga się etykiet i w ogóle. Ja tych klientów najbardziej lubię, bo ja nie mam naprawdę nic do ukrycia i ja tych klientów lubię. Natomiast, wie pani, co ja się sama nad tym zastanawiam, to jest trudne. Ja myślę, że też trzeba mieć zaufanie do właścicieli. Trzeba mieć po prostu zaufanie, bo teraz można wszystko. My się wszyscy nawzajem oszukujemy i tutaj też można oszukać. W dużej mierze, jakie lody zwyciężą, zależy od nas, ale okazuje się, że wybór między tym, co naturalne, a sztuczne, wcale nie jest takie proste, bo lody to przede wszystkim przyjemność i ludzie zawsze będą skłaniać się ku temu, co im smakuje.